Cześć, witam Was w trzecim odcinku z serii programowania z dziećmi, programowania bez wychodzenia z domu. Teraz opowiem Wam o jednej z moich ulubionych aplikacji. Jest to aplikacja Code and Play, a właściwie Play and Code, bo bardziej chodzi w niej o zabawę niż o samo kodowanie. W tej aplikacji znajdziecie dużo minigierek, takich logicznych, których celem jest rozwijanie tak naprawdę logicznego myślenia i postrzegania różnego rodzaju różnic, wyszukiwania. Te minigierki także mają za zadanie rozwijać pamięć, tak jak popularne gry Memo. I właśnie to jest jedna z aplikacji z serii Think Rolls. To są takie platformówki, w których dziecko, przemieszczając się bardzo śmiesznymi postaciami kulkowymi, muszą rozwiązywać zagadki. Zagadki polegają na tym, że taka kulka sobie spada, jak jej ta postać nie potrafi podskakiwać, a naszym zadaniem jest tak ustawić poszczególne elementy, na przykład zjeść ciastka albo przesunąć różnego rodzaju kawałki skał lub przebić balony, tak aby nasza postać dostała się do klucza i udało jej się wyjść zaznaczonym wyjściem. To jest o tyle fajne, że po pierwsze bardzo pobudza właśnie logiczne myślenie i rozwiązywanie problemów, a po drugie nie ma czegoś takiego jak utrata życia, czy że nasza postać gdzieś tam przepada. Tak? Za każdym razem możemy sobie taki poziom odświeżyć i zobaczyć go na nowo, zobaczyć go w tej właśnie takiej podstawowej wersji, początkowej i rozwiązać go raz jeszcze. A w Play and Code dodatkowo możemy tworzyć takie poziomy. Wydaje się to bardzo proste, ale tak naprawdę, aby stworzyć fantastyczny poziom, który właśnie będzie zagadkowy, będzie jakimś wyzwaniem dla dziecka, jest czymś trochę bardziej skomplikowanym. I Play and Code, właśnie tak jak mówiłem, zawiera w sobie kilka różnych elementów. Pierwszym z nich jest, co się nazywa Sweet Home. Tu po prostu tworzymy naszą postać. I to jest o tyle fajna opcja, że dzieci chcą poruszać się po danej aplikacji, w ogóle w przypadku gier czy różnego rodzaju tego typu rozwiązań, postacią, która w jakiś sposób została przez nich stworzona, może też w jakiś sposób utożsamia ich samych. I tu właśnie mamy różnego rodzaju kształty tej postaci, różnego rodzaju nakrycia głowy, jakieś dodatkowe zęby, oczy, kapelusze. I nasze postacie możemy zapisywać w takiej książce. Jak już mamy naszą postać gotową, to pierwsza część z już takich konkretnych zadań to są zadania, które się nazywają Arcade Puzzle. I tu znajdziemy właśnie to, o czym mówiłem, czyli te poziomy z różnego rodzaju elementami kształtującymi logiczne myślenie. Naszym zadaniem zawsze jest zdobyć klucz i wyjść przez drzwi, które są zamknięte do momentu zdobycia klucza. Ale mamy różnego rodzaju przeszkody, różnego rodzaju zadania do wykonania. Coś do przesunięcia, coś do zniszczenia, coś do schrupania. Do tego wszystkiego w tej aplikacji pojawia się wiele fantastycznych potworków, które albo nam przeszkadzają, albo nam pomagają. I to, co najważniejsze, poziomy zostały podzielone na trzy części, na takie bardzo podstawowe, na łatwe poziomy, jak i na te bardziej zaawansowane, trudniejsze. Dodatkowo, w momencie, kiedy przejdziecie do panelu rodzica, to w tym panelu możecie wybrać też informację, czy ta aplikacja ma pokazywać poziomy dla młodszych, czy dla starszych. Dodatkowo, apka zawiera coś w rodzaju, powiedziałbym, że sztucznej inteligencji. Po prostu uczy się tego, w jaki sposób dziecko ją wykorzystuje i dostosowuje się do niego ze swoim poziomem. To znaczy, że po prostu jest pewnego rodzaju zmienność w poziomach tej aplikacji i nie każde dziecko zobaczy dokładnie to samo. Kolejnym elementem, tym właśnie, o którym nam tak naprawdę najbardziej chodzi, jest możliwość stworzenia swojego własnego poziomu. I podobnie jak w przypadku pierwszej aplikacji, o której mówiłem w pierwszym odcinku, czyli CodeSpark, tymi poziomami możemy się dzielić z innymi użytkownikami. I jest to bardzo fajne, ponieważ w prosty
w prosty sposób dziecko może stworzyć własny poziom, własną rozgrywkę, no i cieszyć się tym, że inni też mogą w nią, w ten poziom zagrać. Jak tworzymy taki poziom? Ja tu stworzę sobie całkowicie nową planszę. Op. Ale chyba wcześniej muszę ją swoją wyczyścić. Tworzę całkowicie swoją nową planszę. Tutaj wcześniej musiałem oczywiście ją wyczyścić za pomocą takiego potworka, nietoperza, który wszystko zżera. Na planszy zostają trzy elementy. Nasza postać, którą wcześniej stworzyliśmy, zostaje klucz, którym możemy oczywiście też przemieszczać, i zostają drzwi, ponieważ wymagają, te elementy są wymagane i od nich zaczynamy. I po prawej stronie macie kilka zakładek, dokładnie trzy. W pierwszej są elementy, które występowały jako przeszkody, jako też możliwości pokonania przeszkód, czyli mamy te słynne ciasteczka, o których mówiłem, mamy różnego rodzaju skrzynie, które możemy przesuwać, mamy wiatraczki, harmoniki, potwory zjadające ser, mamy sery, baloniki i dużo, dużo, dużo więcej. To wszystko, tu mam akurat niektóre elementy poblokowane, z racji, że mam wybraną wersję aplikacji dla najmłodszych, dlatego jest takie ograniczenie. I wśród tych elementów w zasadzie przeciągnij i upuść budujecie swoje poziomy. Ja osobiście polecam zacząć od tego, by stworzyć ogólnie przestrzeń tego poziomu, to znaczy, by stworzyć jakieś elementy, po których nasza postać się będzie poruszała, a nie skupiać się na tych przeszkodach, tak? Bo każdy z tych elementów możemy w dowolnym momencie zawsze usunąć, tak, jeżeli nam coś nie pasuje. Po stworzeniu takiego poziomu klikamy play i sprawdzamy, czy nasza postać w ogóle może się dostać do tego klucza. No jak zobaczycie, w moim przypadku stworzyłem ten poziom w taki sposób, że no niestety postać spada, tak jak mówiłem, nie może podskoczyć, tak? Nie może się dostać, czyli musimy coś poprawić. Musimy dodać element, który pomoże tej postaci dostać się na przykład do owego klucza, tak? Ja tu sobie poprawię ten poziom tak, żeby ona dostała się do tego klucza. A następnie dotarła do drzwi. Dodam ciasteczka. Ciasteczka są najpopularniejsze wśród najmłodszych, bo każdy lubi zjeść dobre ciasteczko. I nasza postać, jak widzicie, może dostać się teraz do klucza. Klucza, który jest potrzebny do tego, aby rozwiązać zadanie i dostać się do drzwi. Takich plansz z zadaniami możemy stworzyć kilka, a właściwie ich nieograniczoną ilość, udostępniać je wszystkie i grać w nie tak jak w normalne poziomy dostępne w ramach tej aplikacji. I tak jak mówiłem na początku, poza właśnie tymi poziomami do rozwoju logicznego myślenia, są dostępne jeszcze, powiedziałbym, minigierki, które mają ćwiczyć nasz mózg. I tu są właśnie na przykład elementy do sortowania, które ćwiczą spostrzegawczość, są gierki typu memo, są gierki do odtwarzania dźwięków. Jest tego bardzo dużo i tak jak mówiłem, są one dostosowane do wieku dziecka, które wybierzecie na początku, i dlatego właśnie ta aplikacja jest bardzo, bardzo wartościowa. I ogólnie wszystkie apki, które są wyprodukowane przez Awoikido, czyli właśnie przez tego producenta, mają bardzo podobny, po pierwsze, charakter graficzny, więc dzieci bardzo szybko przeskakują z jednej na drugą apkę, a po drugie właśnie mają ten element edukacyjny, który jest niewątpliwie tutaj najważniejszy. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i za obejrzenie tego odcinka. W kolejnym, czwartym odcinku pokażę Wam portal, w którym znajdziecie bardzo dużo różnego rodzaju inspiracji. Inspiracji zarówno na to, jak spędzić czas z dzieckiem, ucząc je kodowania, a także bardzo wiele różnego rodzaju gotowych kursów, które możecie realizować wspólnie z dziećmi, uczyć się programowania w zaciszu domowym. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.